Ważnym atutem Karlina jest dobra atmosfera dla rozwoju biznesu i możliwości lokowania nowych przedsięwzięć na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strategicznym celem społeczno-gospodarczym samorządu jest stworzenie nowych miejsc pracy w przemyśle i związanych z nim usługach poza strefą. Zastanawiacie się Państwo, gdzie zainwestować? Oczywiście tylko w Karlinie. Dlaczego? Dlatego, że mamy do Państwa dyspozycji bardzo bogatą ofertę inwestycyjną. Są tutaj tereny o powierzchni od 1 do 180 hektarów, kompletnie uzbrojone we wszystkie media i bardzo dobrze skomunikowane z naszymi głównymi ciągami komunikacyjnymi, mianowicie drogą numer 6 Szczecin-Gdańsk oraz drogą wojewódzką 163 Poznań-Kołobrzeg. Zapraszamy do inwestowania, ponieważ każda złotówka wydana w tej gminie zaowocuje szybkimi zyskami. Od 2005 do 2011 roku zainwestowaliśmy w firmie Homanit około 100 milionów euro. I mamy dalsze plany inwestycyjne, szczególnie w uszlachetnienie płyty i budowę tzw. tartaku. Tego słowa już się nauczyłem po polsku. Zatrudniamy obecnie ponad 400 pracowników, podczas gdy na początku było to około 260 osób. Muszę powiedzieć, że współpraca z gminą jest bardzo dobra. W kontaktach z innymi samorządami często doświadczam, że deklaracje nie idą w parze z czynami. Tu jest inaczej. Obietnice są realizowane. Samorząd oferuje 7 terenów pod inwestycje o różnej powierzchni i przeznaczeniu. Proponujemy zwrócić uwagę na 2 z nich. Kompleks 3 działek o łącznej powierzchni niemal 16 hektarów i 25-hektarowy kompleks działek, z których prawie 16 hektarów znajduje się w Karlińskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej, dzięki czemu inwestor ma możliwość skorzystania między innymi z ulg w podatku dochodowym CIT. Pełny profesjonalizm, pełny. I tak jest do dzisiaj. To praktycznie na każdym szczeblu urzędniczym mam wrażenie, że pracuję z profesjonalistami. W każdym przypadku istnieje możliwość wydzielenia takiego obszaru, jaki będzie potrzebny inwestorowi. Wszystkie działki mają założone księgi wieczyste i są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy. Tereny mają również gotowe, przygotowane plany zagospodarowania przestrzennego, co znacznie skraca drogę do rozpoczęcia inwestycji. Ale oprócz tego, oczywiście, oprócz warunków technicznych, jest też w naszej gminie i w naszym mieście bardzo dobra i przyjazna atmosfera dla inwestorów i ona nie wyraża się tylko w przyjazności samego burmistrza czy urzędników tego urzędu, ale również wyraża się w bardzo pozytywnej i przychylnej postawie ogółu naszej społeczności. Atutem karlińskich terenów inwestycyjnych jest położenie przy strategicznych ciągach komunikacyjnych, drodze krajowej Szczecin-Gdańsk, drodze wojewódzkiej Poznań-Kołobrzeg przy linii kolejowej łączącej Karlino z resztą kraju. Do najbliższego lotniska w Goleniowie jest tylko 86 km. Do portu morskiego w Kołobrzegu jest zaledwie 28 km, a od portu w Świnoujściu dzieli Karlino jedynie 130 km. Karlino z pewnością jest bardzo dobrym miejscem do lokalizacji inwestycji. Ogromnym walorem terenów w karlińskiej podstrefie ekonomicznej jest ich pełne uzbrojenie. Władze samorządowe potrafią pogodzić rozwój i podnoszenie jakości życia z jednoczesnym zachowaniem reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Po pracy jest też czas wolny. Mamy tutaj bardzo dobrą ofertę do spędzenia tego wolnego czasu i to zarówno dla tych najmłodszych, dla dzieci od kilku miesięcy, kilku lat, również dla tych najstarszych. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Możliwość spędzenia aktywnego wypoczynku chociażby na kajakach. Doskonale przygotowana przystań kajakowa, również z kajakami, z polem namiotowym, ale w budowie w tej chwili ścieżki rowerowe asfaltowe o długości ponad 60 km. Kolejny etap rozbudowy tej infrastruktury to jest nowa hala widowiskowa sportowa, która za kilka miesięcy będzie uroczyście oddawana w naszym mieście, gdzie między innymi kręgielnia, ścianka do wspinaczek, squash
czy możliwość spędzenia czasu na siłowni. W Karlinie są doskonałe warunki do życia i wypoczynku. Buduje się tu najwięcej w Polsce mieszkań w ramach systemu budownictwa społecznego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Łatwiej też żyje się tu inwestorom, bo Rada Miejska uchwaliła ulgi i zwolnienia od podatków dla prowadzących działalność gospodarczą bądź dopiero ją rozpoczynających. Potwierdzeniem, że warto inwestować w gminie Karlino, jest uzyskany kilkakrotnie tytuł Gminy Fair Play, przyznawany gminom przyjaznym inwestorom. Jestem bardzo zadowolony, że tu zainwestowaliśmy. Dlatego zamierzamy realizować tu dalsze inwestycje dla naszej grupy kapitałowej. Wysiłki władz Karlina są dostrzegane w kraju, bo gmina systematycznie pnie się w górę w złotej setce samorządów polskich, gdzie jednym z kryteriów oceny jest wartość inwestycji prowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Karlino to naprawdę jest przyszłość. Przyszłość dla nas, dla jego mieszkańców, ale również jest to miasto z przyszłością dla tych, którzy zdecydują się tutaj zainwestować lub zamieszkać. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam.